Cześć, wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie moja drużyna dotarła do komnat kogoś wysoko postawionego w kulcie Bafometa w ich sanktuarium kości słoniowej, które cały czas przeszukuje. Tutaj przed Wielkim Łożem, które do kogoś wysoko postawionego, tak rozumiem, po tej pościeli takiej ładnie zdobionej należało, jest rozłożona ogromna pułapka, którą trzeba rozebrać i zrobi to Arushae, nasz sukubus, a jednocześnie ekspert szpiegostwa. Ona podejdzie i spróbuje rozbroić to. Udało się, 37 punktów doświadczenia za to otrzymaliśmy. Super. I co? Pułapka broniła dostępu do tej skrzyni pod łóżkiem, która jest zamknięta i mam... Używając wytrychów mam 90% szans na otwarcie jej. Dobra, no to użyjemy sobie wytrychu. Nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz, ale zostały mi już tylko 4. Tym razem się udało i proszę bardzo, w środku ukryty długi miecz. Co to za długi miecz? Jest to zbalansowany, balanced defender, tak? Zbalansowany obrońca. Jest to długi miecz plus 3. I za każdym razem, gdy ktoś, kto nosi ten miecz, niesie jednocześnie ze sobą, nosi na sobie tarczę w drugiej ręce, to dostaje się dodatkowo plus 3 bonusu do ataku. I jeszcze oprócz tego normalnego bonusu do ataku plus 3, jeżeli mamy tarczę w drugiej ręce, to mamy następne plus 3 do ataku. Wiecie co? To jest miecz godny naszej Seli, tak mi się wydaje. Sela, co prawda, aktualnie uzbrojona jest w Terror Demona. To jest broń, która jest bardzo dobra na demony, ponieważ ma plus 4 i musimy coś tutaj teraz... Tutaj mam tą Glaive'ie i mamy zabezpieczenie łucznika, kompozytowy krótki łuk, a nasza Arusha walczy z kompozytowym łukiem plus 2. Dobra. Czyli tak, zdejmiemy to. Ona walczy też shortbowem, longbowem. Aha, bo Arusha też jest chyba wyspecjalizowana w długich łukach, nie w krótkich łukach. Tak, dokładnie. Longbows. Ok, czyli nie, czyli normalnie Sela może dalej mieć ten krótki łuk przy sobie. To się nic nie stało. Tu mamy tak krótki łuk. Dobra. Ale zmienimy jej tak. Zmienimy ten Fracture Battle Axe. Wywalimy go. Zamiast tego wrzucę tego Balance Defender i tutaj też przerzucę jej tarczę. I mam nadzieję, że to dobra, albo w ogóle zrobimy z tego zestaw numer 1. Ok, Flail to będzie. Szkoda, że nie można jednej broni w dwóch zestawach jakby zrobić. To jest trochę minus, ponieważ wojownik bez problemu mógłby cały czas trzymając tarczę zamienić sobie jedną rodzaj broni na drugą, ale tak się nie da. Więc Seli zostawimy to. Kto ma Finneana w ogóle? Który z was strzela z Finneana? Nikt nie strzela z Finneana. Ale mogę z nim za to sobie porozmawiać i zapytać mojej gadającej broni o te raporty kultystów, które znalazłem dotyczące testów, które na nim przeprowadzano. I podczas tych testów używano Finneana do tego, żeby zabijał krzyżowców. Finnean o tym nie wie. Zdziwiony pyta, co? Musisz gadać ze złym kolesiem. Nigdy nie byłem przyjaciółmi z kultystami. Pamiętałbym coś takiego. Może złapali jakiegoś innego Pathfindera i zmusili go do wykonywania swojej woli. Ale ja bym to pamiętał. Czyli ewidentnie Finnean odrzucił jakby... ze swojej, nie będziemy odpoczywać, odrzucił ze swojej pamięci te wydarzenie. Dobra. My tu gadu gadu, a w tym pomieszczeniu jeszcze jest jakaś magiczna wanna wypełniona dziwacznymi pęknięciami, więc tutaj będzie tajemniczy pokój i trzeba będzie to wszystko przejrzeć. Dobra. Lord Nature, kto to zerknie? Socjal zerknął, ale się niczego nie dowiedział, więc próbujemy jeszcze raz.
Mam nadzieję, że teraz jak drugi raz spojrzy, to ten rzut na wiedzę o naturze lepiej mu pójdzie, no i już Sosier się dowie, co takiego wystaje z tej wanny. Gdzie jest Sosier? Sosier, powiedz mi, nie udało się po raz kolejny, więc co? Więc jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Na razie po nieudanym teście na naturę to Sosier tylko powiedział, że to jakieś dziwaczne rośliny wystają z tego miejsca, więc nie za wiele no, on tutaj podpowiedział. Może teraz? Nie? Pisze tylko, że te rośliny musiały przybyć z innego planu. Dobra, dotknijmy co się tutaj dzieje. Roślina znajduje się w ogromnej wazie, delikatnie się kiwiąc na lewo i prawo i zostawiając za sobą ślady dziwacznie przypominające ludzkie mięso. Roślina w pewnym momencie zwraca się w kierunku Ragalfa. Oszalałe ludzkie oczy wpatrują się na mnie z szczytu kwiatu. Pod rośliną mogę rozpoznać jeszcze pojedyncze cechy, które wskazują na to, że była to kiedyś czyjaś twarz. Twarz marchewoka, szefa klanu Winterson. Proszę bardzo. I mogę zachować swój dobry charakter, niszcząc tą kreaturę, mówiąc, że nigdy nie chciałem takiego losu dla ciebie. No marchewoka pamiętamy. Pozwoliłem Jerry Beth, żeby wzięła szefa marchewoka, który jest w niej zakochany. Do jej zamku w chmurach, tak? Do Sanktuarium Kości Słoniowej. Dobra, niszczymy go. Roślina przewrócona, czyli jak widać ta wielka miłość, którą czuł, spowodowała, że koniec końców zamieniono go w roślinę. Udany rzut na percepcję odkrywa, że można podejść do czaszki przy łóżku. I coś przesunąłem tutaj. Ale nic się nie zmieniło. W samym pomieszczeniu żadne drzwi dodatkowe się nie otwarły. Może gdzieś w innej części podziemia coś się przesunęło przez tą czaszkę. No dobra, szukamy dalej. Mamy tu jeszcze jedno do przesunięcia, jakąś księgę. Mogę przyjrzeć się półce. A na półce mamy 11 sztuk złota i list zatytułowany Niech przeklętym będzie Kenabres. Jest to anonimowy pamflet, tak? Mówiący o tym, że spluwam na ulicę Kenabres, spluwam na jej granitowe ściany i na brudne okiennice w tym mieście. Jeżeli jutro ziemia się zatrzęsie i rozpadnie na pół, i pożre to przeklęte miasto, nie uronię ani jednej łzy. Nikt tutaj, żadna dusza nie zasługuje na jakiekolwiek oznaki współczucia. Wszyscy, którzy żyją w tym mieście, to kryminaliści. Jeżeli na tym świecie byłaby jakakolwiek sprawiedliwość, każdy jeden z nich zawisnąłby, a na ich czele tych, którzy by wisieli, byłaby królowa Galfrey i prałat Hulurun, no, czyli ten inkwizytor, którego my osobiście znamy. Zapytaj kogokolwiek na ulicach, co wiedzą o tych kundlach. Odpowiedzią będzie martwa cisza albo obniżenie po prostu wzroku, żeby nie patrzeć na kogoś wiedząc o swoich przestępstwach. Kundle jest to obrzydliwe przezwisko, które mieszkańcy miasta dali tym dzielnym krzyżowcom, którzy obronili świat przed złem, ale zapłacili za to swoim własnym zdrowiem. Aha, czyli ten ktoś, kto pisze o tym liście z Kenabres, bardzo mu się nie podoba to, że rasę, do której należy nasz łucznik, mnich Lan, nazywa się kundlami. No faktycznie. Czyli rozumiem dlaczego, weźmiemy ten list, rozumiem dlaczego jest tutaj pretensja ogromna. Dobra, mogę jeszcze przesunąć to. Coś znowu słyszałem, się przesunęło gdzieś w dalszej części. A, tu się otwarła skrzynia kolejna, proszę bardzo. Tutaj mamy ścianę z poprzyczepianymi robaczkami, czyli tak coś takiego typowo naukowego. W skrzyni trochę skóry, jakiegoś srebra, nauszniki, medaliony. Zabieramy to wszystko. Kolejna skrzynia, w której mamy mapę Avistanu.
trochę srebrnego proszku i złota. No i ostatnia skrzynia w tym pomieszczeniu. 100% szans na otwarcie zamku. Zapisujemy. Mam nadzieję, że pułapki nie ma. Arusza, otwórz. Udało się, a w środku zwój kręgu śmierci, zwój światła, rubinowy pierścień i jakaś srebrna statuetka. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o to tajemnicze pomieszczenie. Co za tym idzie? Zdaje mi się, że już zwiedziliśmy wszystko i pora wrócić tutaj do tego ostatniego ołtarza, gdzie jest ostatni ze strażników, którego musimy pokonać. Tutaj co się dzieje? Co dostaliśmy? Inspirational Leader dostaliśmy. Ok, cała drużyna teraz musi sobie przejść te podziemia. Przebiec to wszystko, no i zobaczymy, jak po zwiedzeniu zawalczymy na tego ostatniego strażnika. Może to już koniec sanktuarium. Zdaje mi się, że już całe wieki spędziliśmy w tej lokacji. Było tu tyle walk, tyle niebezpieczeństw, tyle odpoczynków, że mam nadzieję, że ta przygoda już się kończy. O, i będziemy mogli zacząć coś nowego. Już są blisko. Członkowie drużyny wbiegają do tego ostatniego pomieszczenia zaraz. Tak jest. Tędy. Biegamy po tym labiryncie. Cała drużyna pędzi, ile sił w nogach. Wbiega tutaj. I zaraz będą na miejscu. Pół mapy do przebiegnięcia, ale dobrze im idzie. Ocela tutaj na froncie wbiega. Ok, jesteśmy na miejscu. Co oznacza, że będzie nas czekać straszna walka. Dodatkowo w tym pomieszczeniu jest pułapka, która przy ostatniej mojej próbie zawalczenia z tym strażnikiem powodowała, że go leczyło. O bardzo, bardzo jakieś horrendalne punkty życia był leczony. Co tu w ogóle mamy? Mamy obrażenia na kondycji Seli. Odnowienie, ale większe. Ja chcę odnowienie mniejsze. Nie ma. Dobra, jak nie ma, to nie ma. A jest, dobra. Jest. Gdzie jest Sela? Odnówmy jej te obrażenia. No, dobra, udało się. Wszystko się udało, zapisujemy. Ostatnia walka, trzeba się przygotować, tak? Czyli tak, stajemy sobie tutaj. Znaczy ostatnia walka, to na pewno nie jest ostatnia walka w samym podziemiu, ale dobra, rzucimy sobie Mirror Image. Ok, to jest po A. Po B. Lan, tutaj nic nie ma robić. Nie, nic nie rzucaj, panie. Nie rzucaj żadnych tych. On chciał rzucić magiczny pocisk prosto w lana. Sela może nam aurę odwagi włączyć. Ragalf może nas przyspieszyć. Przejdziemy może do tego pokoju. Będziemy tutaj z nim walczyć, jak go tam leczyło. Tylko musimy go odciągnąć. A kim go odciągnąć? No najlepiej Regilem. Zbieramy to wszystko. Zapiszemy sobie raz jeszcze. I co? Pułapka się włączyła, ale... Ok, mamy. Mamy naszego Guardiana. I co, czekamy. Czekamy. Wszyscy z Zelana. Spróbujemy go. Widziałem tamtą pułapkę. Ona mniej więcej jest na takiej odległości, tak? Czyli musimy się tutaj wycofać. Ok. Tego mamuta musimy przesunąć tutaj. Sela musi przesunąć się tutaj. No i czekamy.
Czy jeszcze dalej? Zobaczymy zaraz, jak się pojawi ten Guardian. Guardian stoi daleko. Okej, pułapka. Leczy aż tutaj, czyli musielibyśmy totalnie chyba wyjść. Zobaczymy zaraz. Najpierw do tego Guardiana. On wychodzi. Już chyba nie jest leczony. Mam nadzieję taką przynajmniej. Dobra, trafiamy. Arushae strzela 4 razy, nie trafiła. To jest chyba jeszcze za daleko. Nie, my musimy się jeszcze cofnąć, bo ta pułapka cały czas go leczy. Gdzie trzeba będzie naprawdę, naprawdę wycofać daleko, żeby ta pułapka nie leczyła tego ostatniego strażnika, ponieważ no jeszcze za blisko tutaj jest, więc zrobimy tak, przesuwamy się tutaj. Regil wchodzi tutaj. I co? I Regil wraca do reszty drużyny, no. My tutaj czekamy na niego. Poustawiamy się tylko. Sasir się ustawi tutaj. Arushae się ustawi tutaj. Regil się ustawi tutaj. Eternal Guardian przechodzi. No i mam nadzieję, że już teraz nie będzie leczony. Jesteśmy daleko od pułapki. Możemy spróbować. 7 ataków. 7 ataków nieudanych. Teraz Ragalf. No to Ragalf. Poziom 4. Przyzwanie szkieletów. Są szkielety. Teraz one będą atakować naszego wroga. I mam nadzieję, że go trochę zwrócą na siebie uwagę i odciągną jego uwagę od naszych członków drużyny. Dobra, Sela sobie podejdzie tutaj. Smite the Evil, ale on jest chyba neutralny. Nie, chaotyczny zły, super. I co? I próbujemy tego nowego miecza, nie? Który ma na sobie Sela, czyli tego Balance Defender. 6 ataków. Znaczy plus 6 do bonusu, no i od razu plus 6 bonusu, ponieważ ma tarczę, trafiła w tego Eternal Guardiana. Dobra, Sosiel, no co, Sosiel też może nam coś tutaj przyzwać. Może stworzyć nieumarłego, ale to zostawimy jeszcze. Arushae, strzelaj. Nie trafiła, no i Regil musi wyłączyć tryb defensywny. Trafił, super. Eternal Guardian przebiega przez nas i pozgniatał mi tu bardzo, bardzo dużą ilość osób. I to dość srogo. No, ale żyjemy. Dobra, perfect strike. 6 ataków. Tym razem już się nie leczy, tak? No to super, no to przyzwiemy więcej szkieletów. Wycofamy się. Teraz szkielety. To są wściekłe szkielety. Dobra. Kronan musi trafić i dostaje za 43. Sela musi podbiec i nie trafiła. Sosiel. No. Trzeba by tego naszego mamuta trochę podleczyć. Czy Sosiel ma ruch? Ma. Ma ruchu na to, żeby leczyć. Arushae. No i Regil. Dostał za 47, ale to dla niego nie problem. Wraca do trybu defensywnego. Guardian dalej tutaj próbuje nas podeptać. Ale już teraz przynajmniej trochę trafiamy. Dobra, więcej szkieletów. Mam nadzieję, że to pomoże. I znowu się do tyłu wycofać. No i teraz szkielety. Trafiają, 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 ale nie trafiają. Próbują przynajmniej, atakują. Dobra, Kronan nie trafił. Sela. 2 trafione ataki, super. Sosiel, no to co?
Odporność na... Na nic, odporność. Trzeba po prostu podleczyć naszego... Dokładnie, Regila. A reszta jakoś się ułoży. Arusze! Niestety, 4 nietrafione. Regil. Tryb defensywny włączony, Onslaught włączony, atak nietrafiony. Teraz Lan. No Lan musi się wycofać, albo Perfect Strike użyć. Użyć ekstra ataku, no i atakujemy. Pięknie. Teraz Ragalf. Wzmocniony ten, nie. Dobra, spróbujemy po prostu ze Scorching Ray w niego strzelić. I za zero. Zredukowane wszystko, czas na szkielety. I ich ataki. Tutaj niewiele się dzieje. I Cronan. Atak. Nietrafiony. Sela. Nie trafiła. Sosiel. Nic nie atakuje, ponieważ to kapłan. No i na całe szczęście teraz kilka trafień się udało. Strzelamy dalej. Jesteśmy w połowie życia naszego wiecznego strażnika. No i teraz co? Dezintegrację jedną spróbuję jeszcze mu sprzedać. Nietrafiona. Co za marnotrawstwo zaklęcia. Pojawi się na całe szczęście Shadow Demon, który znowu będzie wspomagał moją drużynę. No i teraz Cronan. Nie trafia. Sela. Nie trafia. O, teraz trafiła za 19. Super. Sosiel nie ma miejsca na trafianie, więc zostaje tak jak jest. Arusze. No dobra, strzelaj. Nie udało się. Regil. Raz trafił. Czemu Regil tylko? Co jest z tym Regilem? Czy Regil jest pod wpływem hejsta? Jest. Atakuje tylko 2 razy. Dziwne. No dobra. Guardian co robi? Dazzling Display, ale wyłączył mi tylko Arusha i wyłączył mi z tury Ragalfa. Dobra, nie ma tak źle. Jeszcze to jest do wytrzymania, chyba że Ragalf zacznie. Na całe szczęście lochy są puste. Więc już mu raczej nic nie grozi w związku z tym, że pobiegł gdzieś tam w loch. No i teraz Sela. Niestety nic nie trafione. Sosiel, no nic nie będzie robił. Arusha sobie pobiegnie. Regil. Ile tu mamy? 5 ataków. Żaden nie trafiony. Lan, 6 ataków. Nie trafione. Ragalf wraca do kontroli. Może wrócić sobie na pole bitwy. Ale nie będzie nic zrobił w tej turze. Ten cienisty demon nie atakuje tego strażnika. Tak samo szkieleci. Szkielety. No zadają mu 0 punktów obrażeń. To wszystko jest zredukowane. Ale przynajmniej odwracają jego uwagę na chwilę. Dobra, Sela. Do boju, dziewczyno. Dobra, raz trafiony. Sosiel nie trafi. Arusha może teraz opanowała się. Może wyjść za rogu. Już nie odda strzału, ale zakończy turę. No i Regil. 5 strzałów nietrafionych. Eternal Guardian biegnie. Przewracał mi połowę drużyny. Lan teraz musi wstać. Ale nie otrzyma, nie otrzyma ataku okazyjnego. Nie może atakować Ragalf. No Ragalf niech leży. Ten Shadow Demon i szkielety. Teraz. Okej. Okay. No i Cronan. Nie trafił. Sela. Nie trafiła. Sosiel. Nie trafił. Arusha. Nie. Ale błąd. Ale przynajmniej trafiła za 6. No i Regil. Nie trafił. Lan. 6 ataków. O, jeden trafiony. Za 7. Ragalf. No co? No koniec tury, bo nic tu raczej nam nie zadziała. Shadow Demon trafił kilka razy. Teraz czas na szkielety, które tylko dobrze wyglądają i blokują uderzenia. Mamut nie trafia. Sela. Nie trafia. Sosiel. Nie trafia. Arusha. Nie trafia. Regil. Trafił i zabił. Super.
Nawet dostaliśmy jakiś achievement, End of Elemental Guard, super. Czy mogę się przyjrzeć jego ciału? Mogę, w środku jest Earthbreaker plus 1. A drużyna co? Może zajrzeć sobie, co tutaj się działo. No dobra, i co dalej? Tu mogę się przyjrzeć jeszcze na ten tron, więc pewnie teraz się coś wydarzy. Po strażnikach, tak zapiszemy. I co tu się dzieje? A to już mieliśmy. Czy tu są jeszcze jakieś drzwi, które gdzieś prowadziły, ale ja nie wiem gdzie. Tam. Ale to jest wyjście z... Tu jeszcze byliśmy. Może tu. Dobra, zabiliśmy tych strażników. Teraz trzeba odnaleźć jakieś wyjście. Kolejne wyjście. A tutaj? Też nic. Dobra, wróćmy do tego głównego pomieszczenia. Może to coś da. Niech wszyscy tam przejdą i... Gdzie to może być? No tak jakby tutaj jeszcze mi brakuje czegoś, na tej części mapy. Wrócimy tam do tego pomieszczenia. Ale nie wiem, czy się coś uda osiągnąć, a może tędy. Ciężko powiedzieć. Stańmy sobie na razie tutaj i zastanowimy się, co dalej robić. Niech sobie dokładnie cała ekipa stanie. Zapiszemy. Wbiegniemy do tego pokoju, no ale tu... Czemu tutaj wszyscy idą naokoło? Aha, biegniemy tędy, tak? Dobra. Rozumiem. Może jeszcze coś po drodze znajdziemy. Tajemnego. Tutaj, no wszystko przejrzane. To ułożone. Chyba. Chwila. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Proszę bardzo. Wymagają klucza. I tutaj jeszcze jedna zagadka. Ale to już robiliśmy chyba. Widzę. To chyba robiliśmy. Nie, nie robiliśmy. A tak po prostu zaklikłem, ale... Ale wydaje mi się... Nie, no nie mogłem tego robić, ponieważ odkryła się kolejna skrzynia, tak? Okej, otworzymy ją. 90% szans. I mamy tutaj pierścień. I co to za pierścień? Tu mam jakąś maskę. Jestem kręgiem, tak? Dobra, najpierw zobaczmy sobie ten pierścień, co mi wylądował. Jest to pierścień świętego dotyku. Za każdym razem, gdy noszący ten pierścień wykona jakiś dotykowy atak, 1d6. Super. Albo, jeżeli ktoś leczy, to leczy o 1d6 też. No, czyli tutaj pierścień dla albo Sosiela, albo dla
Dokładnie. Dla Lara. I co? I to jest zagadka, a jakby klucze mam zamknięte. Wymagam tutaj klucza przejścia. A tutaj w tym pomieszczeniu no też już wszystko odkryliśmy. To jak tu teraz ten klucz odkryć? Musiałbym, chyba o czymś zapomniałem, ponieważ nie mam klucza tutaj do tych jednych drzwi, to zobaczmy, czy ja go gdzieś nie porzuciłem. Może gdzieś na ziemi leży. Tu mamy jeszcze jakieś wyjście, ale tędy to ja chyba przybyłem w ogóle, tak mi się wydaje. Nie, że to było główne wyjście. Tu jest jeszcze drugie wyjście, dobra. Wydaje mi się, że przybyłem tym. A tu mam jeszcze jedno wyjście? Ale tam są jeszcze klucze. Dobra, to wyjdę tędy i gra mi przypomni o wszystkich przedmiotach, które gdzieś tam pozostawiałem, tak? Mam nadzieję. Ewoker, dobra. No wszystko niepotrzebne rzeczy. Niepotrzebne, o, tu jakiś klucz? Nie, to nie jest klucz, to jest włócznia. Niepotrzebne rzeczy i co? I nikt nie ma klucza. O, tutaj. Natura świętości. Baphomet i więziennej Marii. No nie ma. Czekajcie, ja przyszedłem tędy. To gdzie ta droga prowadzi? Przejdziemy się zobaczyć tylko. A potem wrócimy, żeby się przekonać, co dalej. Z tym labiryntem. I co, byliśmy tu? Nie, nie byliśmy. To jest dalsza część Ivory Sanctum. Jakieś demony. Aha. Czyli chyba tędy miałem wyjść. Chyba to jest dobry kierunek drogi. Zaraz się przekonamy. Arusha, strzelaj w tego Nolfeshana. Załatw go. Bardzo ładne strzały. Ra-Lan to samo. Sosiel niech zostanie na miejscu. O, Sela może podbiec i zaatakować. I dość mocno trafić. Teraz na Alfeszenę. Za zero. Trafia nam Sele. Ragalf tu przyzwie trochę szkieletów, żeby się te potwory od nas odczepiły. I żeby zajęły się szkieletami. No i tak będę musiał wrócić potem do środka, ponieważ tam są jeszcze te jedne drzwi nieotwarte. No i jakoś trzeba będzie się dowiedzieć, jak je otworzyć. Czas na Cronana, naszego mamuta. On zaatakuje tego Kalwakusa. No i teraz Regil. Cztery ataki, tak? Więc myślę, że już na Alfenszenę nie powinien tego dokładnie przetrwać. Teraz nasza sukubica ze swoimi strzałami. No i Lan. Tylko jedna strzał? O nie, pojawiły się starsze dwa Elder Rocky. Więc my sobie tutaj rzucimy ochronę przed ogniem na całą drużynę. Nie wiedząc, co tam te wroki będą kombinowały. Teraz Sela. Trzy Kalwakusy. Dobra, atakujmy tego. Trafiony.
ale tylko zaraz. Ragalf, no tutaj już niestety przy takiej obstawie trzeba będzie jeszcze jedno przyspieszenie zużyć, a najlepiej przechodząc tutaj. Dokładnie w ten sposób rzucamy. Szkielety. Kalawakusy, tak. Kronan. Dobra, atakuj tego, Kronan. Regil. Załatwił. To podejdzie teraz do wroków. No i nasza Arushae, tak. Niech strzela. Lan. Niech nawet zużyje punkt ki. Dobra. Sosiel, no nie, no to nasz kapłan, więc... No, no niech spróbuje zawalczyć chociaż. Nie trafił. Teraz wrok. Co zrobi? Krzyknie w kierunku mojej drużyny, ale moja drużyna to wytrzymała. Dobra, Sela. Jeden krytyczny trafiony i następne obrażenia już zredukowane. Ragal wyłączony. Jeszcze czas na szkielety. Teraz czas na kalwakusy. Kalawakusy. Mamut wyłączony, no i Regil. 5 ataków. Załatwione w 2 ataki. Arushae, niech strzela dalej. Może wyłączy mu ten Mirror Image i ten wrok potem będzie zamiast nas atakować rzucał kolejne. Na to liczę. Sosiel, atakuj. O, proszę, 3 mocne ataki. A wrok atakuje mi kapłana, ale na szczęście jakoś tak nieskutecznie. Teraz też szkielety atakujące demony. No i Sela, nasza paladynka. 3 dobre trafienia. Ragalf, spróbujmy go już wykończyć. Za 0 trafiony, więc nie bardzo, nie wykończymy. Kalawakus atakuje mi Selę, ale powodzenia z klasą pancerza mojej paladynki, żeby ją trafić. No i wrok, jak widzimy, spada gdzieś w dół przepaści, a Regil może zająć się tym, wraz z resztą drużyny, tym ostatnim z demonów. No i teraz Lan, to będzie 6 ataków, więc tutaj już dokładnie nie powinno być kłopotów. Idziemy dalej. Zobaczyć, co to za wyjście w ogóle tajemnicze. I gdzie ono prowadzi? Kolejne demony. 2 labiryntowe minotaury. Zatwijmy. 3 nawet. Lan teraz. Na szczęście dalej pod wpływem przyspieszenia jesteśmy. Minotaur atakuje mi mamuta, ale 3 atak dopiero trafił. Sosiel tutaj podejdzie i mi tego Minotaura troszkę podleczy. O, dokładnie. Aj, za daleko. Jeszcze trochę miał podejść. No cóż, trudno. Sela, czy ona doszarżuje do tego Minotaura? Doszarżuje. Trafi go za 14. Regil, nasz rycerz piekieł, też podbiegnie. Niestety to już bez szarży, ale trafił krytycznie. Przez to ataki okazyjne no zmiażdżyły tego jednego z minotaurów i teraz mam nadzieję, że go dobijemy. Szkielety albo ktoś go dobije. Szkielety niestety całą swoją turę zmarnują na wykonanie ruchu na drugą stronę mapy. No i teraz Ragalf. Dawaj. Magiczne pociski nie załatwiły minotaura. No i teraz jeszcze kultysta Baphometa rzuca Flame Strike. Na całe szczęście u nas ekipa odporna chyba na ogień, albo już zeszło. Nie, jeszcze 9 minut odporności na ogień, dzięki czemu jedyna osoba, którą ten prorok Baphometa spalił, to drugi minotaur. Dobra, Lan, no musimy tutaj 6 ataków wykonać. Sosiel podbiega, atakuje. 4 ataki. Regil, no 5 ataków. Pierwszy załatwił temat. Arushae będzie próbować teraz tego proroka Baphometa załatwić. No i teraz co? Teraz Ragalf. A niech strzeli po prostu w niego, skruszy. Zobaczymy, co ten prorok tutaj innego przygotowuje. Uleczył się tylko, no i super. To mi się podoba.
ponieważ to oznacza, że możemy teraz spokojnie skupić się na tym, żeby go po prostu spróbować dokładnie załatwić. Krytyczny cios Lana zakończył temat. Bierzemy te Earthbreakery, ponieważ to są magiczne bronie, plus jeden. Trzeba się troszkę podleczyć. Tym razem wykorzystamy do tego Selę. Dokładnie, ale tylko trochę, tylko tak odrobinę, żeby w razie tego, jak dalej będą kolejni wrogowie, potrafić to przetrzymać. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dalej dzieje. Prorok Baphometa miał przy sobie zwój. Ścieżka prowadzi przez jakieś pęknięcie. O, proszę bardzo, jakieś kolejne wejście w drzwiach. Nagle coś się trzęsie, drzwi się otwierają. Z drzwi wybiegają demony, ale jakieś dziwne, zmutowane. Dużo, strasznie dużo tych demonów. Oh my god, Glabrezu, też zmutowany, cały w jakichś kryształach. Dwóch Glabrezu. Cała armia mi tutaj wybiegła teraz. I oczywiście z jednej i z drugiej strony. No! Demony lądują na skalę. Jednym głośnym tąpnięciem za drugim. Głos zaczyna zamieniać się w baraż dźwięków, który ogłusza Ragalfa. Obrzydliwe ciała demonów są popękane i ich mięso odrywa się od kawałków ciała na moich oczach. Za nimi oczywiście jakaś pewna siebie postać idzie w kierunku mojej drużyny. Zaendra, dobrze zbudowana kultystka, kobieta, salutuje mi tak w pogardliwy sposób. Jak tam leci, krzyżowcy? Nie czujecie się tutaj trochę poza swoim terenem? W trakcie, gdy wy wędrowaliście sobie po naszym sanktuarium, szukając rzeczy, które powodują, że demony stają się silniejsze, Xantir, pokryty plagą, zebrał wszystkie demony, które mógł i wykonał rytuał na nich wszystkich. Co prawda śpieszył się i nie zadbał o nie tak, jak powinien, więc kilka demonów umarło w procesie, ale to bez znaczenia. Nawet z twoimi mocami nie masz szans na, z moją armią. Będę walczył do samego końca, nieważne co się stanie. Oczywiście, że będziesz, ale twój koniec jest bliżej niż myślisz. O nie, Ragalf, mówi Sela, wpatrując się w demony przed i za nami. Wygląda na to, że jest to koniec. Ta horda pożre nas w kilka minut. Tak bardzo się boję, że ledwo trzymam miecz. Sela śmieje się, wpatrując w kultystę. No ewidentnie kpi sobie z tej kultystki, kompletnie się nie bojąc. Nie boisz się, paladynko? A powinnaś. Gdzie jest twoje światło? Wszystko, co widzę, to ciemność, która wokół ciebie się roztacza. Głos kultystki nagle zostaje przerwany przez głośny dźwięk rogu wojennego. Przez szeregi demonów przechodzi dziwaczny szept i zaskoczenie. A po chwili wszystko dookoła nas pokrywa się oślepiającym światłem. Co tu się dzieje? Jakiś anioł zszedł nam na pomoc. Super. Dwa anioły. Trzy, cztery. Ło! Ło! Anioł. Anioły przybyły nam na pomoc. Zrobiły magiczną barierę, rzuciły świętą aurę, krzyczą, że przez światło i miecz zaczynają mordować te demony dookoła nas. Ta dobrze zbudowana kultystka ucieka, pozostawiając tylko kilka demonów przed nami. No i czeka nas walka, ale na całe szczęście mamy po swojej stronie anioły. Dobra. Mityczny Gibrilet atakuje nas. O Jezus, kogoś mi tu zabił. Arusze,
zabił tak, że aż znikła z portretu. Oj, oj, oj. No czyli co, wskrzeszamy. Nie. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że ta Arusha umarła, ale już teraz przynajmniej wiem, jak się tutaj poustawiać na tym wzgórku, ponieważ wiem, co mnie czeka. O, proszę bardzo, nawet się dziennik tutaj zaktualizował. No idziemy tak. Gdzie jest Arusha? Staniemy sobie, o. Arusha niech stanie sobie tu. Lan tak samo. Idziemy dalej. Standardowa scenka. No tym razem ciekawe, czy da się ją przeskoczyć, czy będę musiał teraz za każdym razem, jak mi ktoś zginie, oglądać tą scenkę. Trochę nieprzemyślane to w Pathfinderze, ale no zobaczymy. Drugie podejście zrobię. Może teraz pójdzie lepiej i nikt nie zginie po drodze. Przekonamy się zaraz. Nie da się tego jakoś przeskoczyć. Wszystkiego. Da się. Da się. Na szczęście na Enter. Da się przeskoczyć te wszystkie cutscenki. Szkoda, że się dopiero teraz o tym dowiedziałem. Dobra, Sela, atakuj. Jakie my tu mamy bonusy? Czy mamy jeszcze prędkość na sobie? Nie mamy. Dobra. Babau, atakuje mi Selę. Regil musi też tutaj podejść. Ochrona przed ogniem. Drecze. O Jezu, kontaminator. On to zabija od razu. Kogoś mi zabił. Sele, minus 46 punktów życia. To nie będzie takie łatwe. Ta walka. Zapowiada się, że trochę się pomęczymy. Próbując ją przejść, zaraz zobaczę, jakby tutaj jeszcze wspomóc tą swoją drużynę. Wiem jak, rzucimy sobie przyspieszenie, dzięki czemu inicjatywy będą wyższe. Tak, biegniemy. Dobra. Jeszcze raz. Zaczynamy tym razem od Lana. No to już wiem, że trzeba wszystkie punktiki i to wszystko wycelować w tego potwora. Teraz oni. Co tu się wydarzyło? Znowu mi umarła. Ten kontaminator, no. Jak się go kurczę. To będzie ciężki atak i to będzie ciężko go jakoś powstrzymać, ale jak to zrobimy? Skoro atakuje, cały czas mi... Spróbujmy. Skoro on atakuje cały czas naszą Arushę, rzucimy na nią displacement. Wbiegniemy tam. Jeszcze raz. Mamy displacement na Arusha, więc nie powinno być teraz aż tak źle. Dobra. Dobra tura. Glabrezu podchodzi, ale jest tak duży, że ja nic nie widzę. I tak zadał Arusha. No i teraz Ragalf. No to Ragalf w takim wypadku ciężkim nie ma wyboru, jak użyć dualności przyzwania. I co tam mamy?
dwóch dorosłych glabrezów, którzy zaczynają totalnie wysysać levele z tych wrogów naszych. To mnie bardzo cieszy. I teraz zobaczymy ten Contaminator. Ale zaatakował mi glabrezu. Super. To wbrew pozorom jest dobra wiadomość. Regil. Nie atakuje w nikogo. Mamut załatwia Shira. No to teraz Sela. Uderzenie zła. I walczymy. Arushae. Cztery ataki. Ten wrog teraz rzuca jakieś wiatry. Sosiel też musi coś przyzwać. Najlepiej to tego nieumarłego przyzwiemy. Grave Knighta, tak? I prosto im tam w środek go przyzwę. Dobra. Mam nadzieję, że się nim zajmą. Sosiel dalej. No i rzuciliśmy. Ale mam szansę jeszcze raz coś rzucić, tak? Dobrze rozumiem? No to jeżeli tak, no to w takim wypadku masowe leczenie lekkich ran. Rzucaj sesję, rzucaj. I kończysz turę. I teraz drecze mistyczne. Skupiają się na Grave Knightie, którego przyzwałem. To mnie bardzo cieszy. Lan 6, użyjemy punktu ki. 7 ataków z tego glabrezu. Tak, glabrezu teraz atakuje mi kogo? Mojego chyba. No i Ragalf, wow. Zdezintegrujemy tego glabrezu. Spróbujemy. Nie, a do tego jeszcze padłem. Ach, ciężka walka. Tutaj nie czuję tych aniołów, żeby pomagały. Na szczęście ten Contaminator wycofał się. I możemy się skupić na tym glabrezu, który już nie ma tak dużo punktów życia. No liczę na to, że teraz wrog. O nie, zabił mi Ragalfa. Oj. Drużyna musi się przygotować, ponieważ na tej skarpie coś czuję, że będziemy umierać jeszcze nie raz.